Niemieckie groby na terenie Gór Sowich są dewastowane i okradane od przeszło 70 lat. Kości ludności cywilnej, która zamieszkiwała ten teren przed II wojną światową, leżą wśród pustych butelek, puszek i śmieci. Płyty nagrobne i monumentalne pomniki, które miały być miejscem wiecznego spoczynku, są rozbijane i przewracane. Zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka dokłada jednak starań, by zastopować ten proceder. Akcja Zapomniane Nekropolie Ewangelicko-Augsburskie stworzyć ma szlak zadumy i refleksji nad poniemieckimi cmentarzami, a także uchronić to, co zostało z grobowców. Jakiś chłopiec, urodzony w 1906 roku, zmarł w 1918. Tak, nasz kochany syn. Na zdewastowane, zarośnięte i zapomniane nekropolie możemy napotkać w lasach Gór Sowich. Płyty nagrobne porozrzucane są w gęstych zaroślach, m.in. w okolicach Sierpnicy, Głuszycy i Walimia. Po 70 latach niewiele zostało z dawnych grobowców lokalnej ludności. Szabrownicy poszukiwali tam pamiątek rodowych, kosztownej biżuterii oraz złotych zębów zmarłych. Między tymi cegłami, resztkami drewnianych cegieł, jest masa kości. Całych kości piszczelowych, udowych, dwie miednice. To wszystko leży łącznie ze śmieciami. Z butelkami. Tu na dole po dzień dzisiejszy to bardzo dobrze widać. Okradanie grobów nie było jedynym powodem dewastacji poniemieckich świątyń. Pomalowane ściany rodowych mauzoleów i zniszczone fasady tych obiektów są wynikiem głupoty ludzkiej w najczystszej postaci. Brak szacunku do ludności zamieszkującej ten rejon przed II wojną światową doprowadzał często do jeszcze bardziej kuriozalnych sytuacji. Zaraz po wojnie, 45 rok, stąd wyciągają zmumifikowane ciało, prowadzą do miejscowej knajpy i z tym trupem tam się po prostu zamówikowanym zabawiają Polacy po wojnie. W 60-tych, 70-tych latach młodzież miejscowa wyciąga stąd też zamumifikowane ciała, wiesza przy szkole na drzewie, też wielka afera. A dziś, jak widzimy sami, jeszcze rozbierany jest piaskowiec, jest to miejsce dzisiejszych